Tak, moi drodzy, dochodzi już 14, a ja dopiero ruszam. Tak to jest z tymi pożegnaniami, ale musiałem trochę poczekać, aż wszystko wyschnie. Zjadłem jeszcze obiad u pani Violety. No i teraz już do wieczora mam czas, żeby się przemieszczać. Z tego, co widziałem na mapie po drodze, nie ma zaznaczonych na mapie Google jakichś atrakcji turystycznych, które mógłbym wam pokazać. Więc prawdopodobnie będzie to po prostu 2 godziny pedałowania do Szczucin, chyba się nazywa to miejsce, gdzie jest przeprawa przez Wisłę. Tam prawdopodobnie, gdzieś w tych okolicach prawdopodobnie będę kończył dzisiejszą podróż. Wybieram się do Pacanowa, by pokazać wam cel wędrówek Koziołka Matołka. Ale nie ma chyba sensu pedałować aż do Pacanowa dzisiaj, ponieważ Pacanów jest troszeczkę oddalony od Wisły, więc będzie może być tam problem gdzieś z rozbiciem namiotu. Myślę, że w okolicach Szczucina, gdzieś nad Wisłą, rozbiję dzisiejsze obozowisko, a do Pacanowa podjadę rano, żeby móc wam go po prostu pokazać. Jeżeli przyjadę dzisiaj wieczorem, no to prawdopodobnie niewiele już tam będę mógł zobaczyć, a ponieważ jest to spore miasteczko, jednak w terenie już takim, gdzie mniej jest terenów zielonych, należących do nikogo, więc może być problem z obozowiskiem, ale nie wiem jeszcze tego na pewno. Może być tak, że jednak gdzieś po drodze coś jednak zobaczę, albo przyjadę do przeprawy na tyle wcześnie, że jeszcze warto będzie podjechać do Pacanowa, ewentualnie później wrócić nad Wisłę. To na razie tyle. Ruszyłem. Jadę. Do zobaczenia. Nie żeby coś bardzo ciekawego, moi drodzy, ale jest rzeźba krowy. Pedałuję sobie, wyjechałem z Bolesławca, takiej większej wioski, w której jest siedziba gminy. Zrobiłem zakupy i wjechałem do gminy Mędrzychów. I tu była krowa. Rzeźba. O, właśnie będę wjeżdżał do Mędrzychowa. Tak jak mówię, do Szczucina właściwie to jeszcze 10 km gdzieś. Nie mam wam czego pokazywać. Cały czas jest bardzo, bardzo podobnie. Od po prostu wioski, wioseczki, pola. A prawie płasko, więc bateria znowu... Auto musiało przejechać. Bateria znowu nieużywana. Powoli zaczynam żałować, że nie kupiłem sobie wypasionego, normalnego roweru. Miałbym 10 kg mniej na plecach. Aczkolwiek to tylko takie sobie gadanie, bo nie cała Polska jest płaska i nie tylko w górach są górki. Kiedy dojadę na tereny polodowcowe, to jest tam pagórkowato. I to czasami nawet gorzej niż tutaj gdzieś na Pogórzu, bo górki, choć krótkie, to jednak bywają bardzo strome. A podobnie jest na Pomorzu, w okolicach Gdyni. Nie brakuje górek, na które dziś nie wyjechałbym nawet ze wspomaganiem elektrycznym. Ale tu rower 10 kg lżejszy, a taki porządny rower, który za pieniądze, które wydałem na ten, zapewne bym kupił. O, ptaszek piękny, nie wiem, czy było go widać. Sprawdziłby się wspaniale. To tyle, moi drodzy. Myślę, że następne połączenie będzie dopiero w Szczucinie. Tam będzie jakiś cmentarz żydowski, który chciałbym zobaczyć.
Chyba tyle tylko tam jest, przynajmniej tyle tylko pokazuje mapa Google. Nie ma tam również jakichś spektakularnych zabytków, aczkolwiek kopiec ofiarny nauczył mnie, że wszędzie nagle albo kościół z ołtarzem uczniów Wita Stwosza nauczył mnie, że zupełnie niespodziewanie można natknąć się na coś ciekawego. No dobrze, więc pedałuję. Filmik oczywiście postaram się przesłać wieczorem. To na razie. Witam moi mili, jestem w Szczucinie. Oczywiście, no gdzie? No na stacji benzynowej, a gdzie? Już mam tutaj załatwiony nocleg. Co prawda stacja jest czynna tylko do 21, więc będę tutaj sam. Ale w miejscu, o tam jest płotek i będę schowany ze wszystkich stron za płotkiem. I będę mógł sobie spokojnie przenocować. Co prawda jeszcze jest bardzo wcześnie, ale zdecydowałem się, skoro tu dojechałem, już rozmawiać o noclegu z dwóch powodów. Po pierwsze, niebo. Zapowiada się deszczyk, zresztą przewidywany przez prognostyków. Wiedziałem o nim, że będzie wieczorem, a ponieważ prognoza jak do tej pory, ta, z której korzystam, jest bardzo wiarygodna, więc postanowiłem już zawczasu znaleźć sobie miejsce na nocleg, chociaż jeszcze dzionek jest średnio zaawansowany, bo to mamy dopiero 17, więc teoretycznie mógłbym jeszcze 2 godziny pedałować. Ale w planach był Szczucin i jestem w Szczucinie. I tu w Szczucinie są dwie atrakcje. Jest stary cmentarz żydowski, z którego pewnie niewiele zostało, jak z większości tego typu cmentarzy, ale idę go zobaczyć. I jest słynne ponad całą Polskę Muzeum Drogownictwa. Nie wiem, czy zdołam je pokazać wam dzisiaj. Natomiast jeśli nie, no to jutro będę stąd startował. Jestem od tego muzeum, widzicie, idę do niego piechotą. Przepraszam. I przepraszam za hałasy, tu jest bardzo ruchliwa droga i pędzą samochody. Więc nawet jeśli nie zobaczę go dzisiaj, to pokażę wam go oczywiście jutro. Cmentarz już widzę. Jest nieogrodzony. Także za chwileczkę wam go pokażę, tylko muszę się przebić przez ruchliwą, jak powiedziałem, drogę. Nie ma przejścia. I cmentarz jest tu, zarośnięty jak widać. A tu jest muzeum. I tak jak powiedziałem, jeśli dziś go nie obejrzę, to pokażę wam go jutro. A teraz zwiedzamy cmentarz żydowski. Ja tylko przełączę sobie kamerkę, żeby filmowała w drugą stronę. Niestety bez zatrzymania się nie da, więc przełączam. No i jedziemy dalej. Zaraz przy drodze mamy przewrócone nagrobki. Jak widzicie, napisy są już mocno zatarte, prawie ich nie widać. Tam dalej, w głębi, jest tych nagrobków więcej. Powiem wam, że widziałem kilka cmentarzy żydowskich w życiu, to i tak wiele zostało, ponieważ trochę tych nagrobków stoi. Jak widać, idąc w takie miejsce, chodzi się po prostu po grobach. Tu mamy lepiej zachowany. Niestety opisane są tylko widzisz. W związku z tym nie jestem w stanie odczytać ani roku, ani danych spoczywających tutaj ludzi. Tutaj mamy, jak widzicie, przewrócony, już zasypany, nieczytelny nagrobek. Znowu bardzo nieczytelne.
kolejny przewrócony. Tu była, moi drodzy, chyba jakaś płaskorzeźba, z której niewiele zostało, bo raczej nie wygląda to na naturalną erozję. I idziemy do tej części lepiej zachowanej. To jak widać, część jest przewrócona. Tutaj dwa bardzo blisko siebie. Resztki płaskorzeźb. Widać lwy, jakąś koronę. Nie wiem, czy to jest jakaś żydowska tradycja, czy to są jakieś herby. Zaraz porównamy to z innymi nagrobkami. Tutaj mamy ładny, z takiego czerwonego kamienia. Całkiem nieźle zachowany. Wygląda na to, że one są chyba tutaj tak poustawiane już później, dlatego że jak widać, jeden jest przodem w tą stronę, a trzy chyba stoją w przeciwną. Tak, ten na przykład i tamten jest obrócony w drugą stronę, czyli po prostu one tu sobie leżały, ktoś je postawił. Tu już nie zostało nic. I tutaj znowu dwa w przeciwną stronę ustawione. No bardzo niewiele już na nich widać. Niektóre są całkowicie nieczytelne. Tu znowu taki ładnie zachowany z tego samego czerwonego kamienia i w bardzo podobnym stylu jak tamten. Dla tych, którzy nie lubią oglądać filmów na Facebooku, na YouTubie, przepraszam, oczywiście zrobię kilka zdjęć, ale to za chwilkę. Przepraszam za to, że te kadry są takie trochę chaotyczne, ale ja tutaj też sam oglądam, bo bardzo lubię takie miejsca. Tu znowu mamy dwa nagrobki, które są skierowane w tą stronę, napisami. Tam również, a tutaj przeciwną, a więc chyba to po prostu zostało poustawiane później. Jest tu mnóstwo pajęczyn. Tu znowu taki z kolumienkami w podobnym stylu jak te czerwone, ale ten jest z szarego kamienia. No tyle z nas, moi drodzy, zostaje. Tutaj widzę, to jest po prostu skute przez kogoś, bo te napisy nie zniknęły samoistnie. One zostały po prostu skute. Zapomnieni kiedyś ludzie. A tu, moi kochani, zewnętrzne tereny tego Muzeum Drogownictwa. Ja tam
postaram się wejść, ale nie wiem, czy dziś, czy jutro. Dobrze, to na razie tyle z tej części Szczucina, czyli starego cmentarza żydowskiego. A jeszcze rzut oka taki z dystansu. Piękne, nostalgiczne miejsce. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś czas będzie zachowane, że nikomu nie przyjdzie do głowy po prostu tego zniszczyć. To na razie tyle, moi drodzy.